Kamila Biernacka Notatki zaginionego Boga Rozdział szósty Część pierwsza Pokój był ciemny, odcięty od jakiegokolwiek światła. Duże okna wydawały się zajmować całą ścianę, jednak wszystkie ukryte były za grubymi zasłonami. Ciemne i zakurzone nie pozwalały na przepuszczanie nawet jednego słonecznego promienia. Podobnie materiał zawieszony na drzwiach. Zasłonięto wszelkie otwory, które mogłyby zakłócić spokój mroku. Nie podoba mi się twój wyraz twarzy. Odezwał się głos z ciemności. Był cichy, ale wyrazisty i dźwięczny. Nik bardzo chciał teraz zmienić mimikę, ale wiedział, że jest na to za późno. Martwisz się tą istotą? Kotołak westchnął, po pokoju rozniosły się miękkie kroki i ciche skrzypnięcie łóżka. Lukas rozmawiał z naszym informatorem. Jeżeli faktycznie zaangażowali strażę w jej odnalezienie, to może się to źle skończyć. Straży, mówisz? Głos mruknął w głębokiej zadumie. Nie brzmi to dobrze. Jeżeli pożeracze mają takie kontakty, to sprawa musi mieć drugie dno. Ale znaleźliśmy jej planetę. W teorii jest częścią gwiezdnego sojuszu, ale praktycznie jest poza zainteresowaniem rządu. Nawet gdyby uznali, że udało jej się wrócić do siebie, ciężko będzie ją namierzyć. No i będzie miała ludzi, którzy się nią zaopiekują. Zapadła cisza. Była ona tym wyraźniejsza w całkowitym mroku. Istoty funkcjonujące za dnia mogłyby poczuć dyskomfort odcięte teraz od jakichkolwiek bodźców, ale takie i tak tu nie przebywały. To jedyne rozwiązanie, kontynuował Nick. Nie wiem, co innego mógłbym zrobić, Mott. Nie mam gdzie ją odesłać, tutaj nie zostanie. A Terra to jedyne miejsce, które może nazwać swoim domem. A Terra? Głos był pełen wątpliwości. Nick spuścił głowę. To chyba nie jest miejsce dla zagubionej, przerażonej duszy niewiadomego pochodzenia. A mamy jakikolwiek inny plan? Nikt był coraz bardziej poddenerwowany. Jego ogon coraz szybciej uderzał o pościel. Jeżeli ty masz jakiś pomysł, to chętnie posłucham. Bo póki co, nikt nie wykazał inicjatywy, by coś zaproponować. To ja muszę wymyślić, co zrobić z tą dziwną istotą z innego wszechświata, wepchniętą do ciała słabego i kruchego człowieka. Chronić ją, chronić grupę. Odesłać ją gdziekolwiek zechce, pozbyć się jej, ale nie pozwolić, by znowu ją przejęli. Przemycić pod nosem strażników, nie pozwalając, by ci zaczęli interesować się naszą grupą. Kotołak wypuścił gwałtownie powietrze, zrywając się z łóżka. Zaczął nerwowo chodzić po drewnianej podłodze, roznosząc dookoła dźwięk jego nieporadnego kuśtykania. Nik. Mod westchnął, zaszaleściła pościel na łóżku. Sylwetka pozostała niewidoczna, skryta w mroku, ale Kotołak doskonale ją widział. Nawet nie podnosząc głowy był świadomy do zaprobaty, gniewu i zawodu, chociaż trudno było je znaleźć w głosie Jonatana. Chciałbym powiedzieć, że się mylisz i nikt od ciebie nie oczekuje, że znajdziesz wszystkie rozwiązania. Wtedy jednak musiałbym cię okłamać. Grupa potrzebuje przywódcy, na którym mogą bezkrytycznie polegać, takiego, który znajdzie wyjście z sytuacji, gdy ta jest beznadziejna, odpowie na wszystkie ich pytania i rozwiąże problemy, jednocześnie takiego, który ich wysłucha i pomoże im. Gdy z pytającym milczeniem będą liczyć na jego wsparcie. Nick poczuł na ramieniu wątłe, szorstkie odnóże. Pewnego dnia ja umrę i będziesz jedynym, na którym mogą polegać. To większa odpowiedzialność niż ktokolwiek sobie wyobraża. Dlatego tylko ty możesz to zrobić. Tylko musisz im uwierzyć, że wszyscy chcą jak najlepiej. Dla ciebie i dla grupy. Tak, wiem, bycie kapitanem wielka odpowiedzialność. Westchnął. Tylko co mamy teraz zrobić? Nie ma dobrego rozwiązania. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Uścisk na ramieniu kotołaka zelżał, rozbrzmiały kroki i skrzypnięcie łóżka. Czasami po prostu nie wiemy jakie dokładnie. Jeżeli ktoś zaryglował drzwi, wchodzisz oknem albo wybijasz ścianę. Zależy, jak bardzo chcesz pozostać w ukryciu. Mott, nie ukrywam, że wolałbym poznać jakieś konkretne fakty zamiast twoich nauk. Widzisz, Nick. To jest właśnie problem, bo ja nie mam pojęcia, co powinniśmy zrobić. Kotołak odwrócił się tak gwałtownie, że uderzył ogonem w szafkę, która rozbrzmiała głuchym stuknięciem po raz pierwszy i równomiernie zaraz potem, obrywając raz po raz tym głośniej, im nikt bardziej się wściekał. Żartujesz sobie? Jak możesz nie wiedzieć? Czasami rozwiązania są dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Jak możemy podjąć tak ważną decyzję, gdy wiemy tak mało? To. To co mamy zrobić? Czekać. Odpowiedź Jonathana wypowiedziana była tak łagodnie i spokojnie, że na chwilę uśpiła gniewnika. Nim wyszedł z szoku, usłyszał ciche siorbanie z filiżanki. Co znaczy zaczekać? Pozostać w tym samym miejscu, aż nie podejmiemy decyzji. Jeżeli dziewczyna jest tak ważna, głupotą byłoby to bagatelizować. Musimy się dowiedzieć, czym jest, dlaczego jest tak istotna i czy możemy coś zrobić, by jej pomóc. Wcześniej nie ma mowy o odsyłaniu jej gdziekolwiek. Próbowałem się tego dowiedzieć, ale Lazarus milczy. Na pewno mógłby nam pomóc, ale wredna galareta jak zawsze nie chce gadać. Szewka obok nika znowu rozbrzmiała miarowym stukotem. Czy zabiłoby go, gdyby raz nam pomógł? Żaden z nas nie rozumie konsekwencji interweniowania w przyszłość. Nie możemy oceniać podejmowanych przez kogoś decyzji, jeśli nie rozumiemy osoby, która je podejmuje. Ale Zarus nie jest osobą, którą łatwo zrozumieć. Mógłby nam pomóc, mruknął Nick z wyraźnym niezadowoleniem. Jestem święcie przekonany, że próbuje, odparł Jonathan popijając herbatkę. Doskonale, ale co z tego, skoro nic nie robi. Każdego dnia ryzykujemy coraz bardziej. Potrzebujemy go. Pomoże. Wszyscy się bardzo angażują w tę sprawę. Nick prychnął, coraz szybciej, intensywniej uderzając o szafkę. No, ale zostawmy to na później. Rozbrzmiał szczęk filiżanki odkładanej na drewniany blat. Powiedz mi, co dokładnie robisz, by poznać tę istotę? Stukanie ustało momentalnie, wypełniając pokój nieuchwytną ciszą. Delikatną i ulotną, jaka zwykle zapada po zadaniu niewygodnego pytania. Gęsta i wypełniona z niecierpliwieniem, ale krucha, jak pierwsza tafla lodu gotowa na roztrzaskanie się, gdy druga osoba zabierze głos. Byłem. Zajęty organizowaniem wszystkiego, rozbrzmiał znowu głosnika, głośny i stanowczy, ale jakby trochę mniej pewny siebie, i leczeniem rany. Widzę, że twoja noga goi się zaskakująco dobrze. Prawie nie zauważyłem, jak ukrywasz, że ledwo chodzisz. Nikt nie odpowiedział. A skoro tak, już nic nie stoi ci na przeszkodzie, byś ją poznał. Tylko po co niby miałbym to robić? Bo teraz jesteś kapitanem. Oczywiście, że nasza wesoła gromada zajmie się nowo przybyłym lepiej niż ktokolwiek inny, ale to na przywódcy zawsze leży odpowiedzialność, by wprowadzić kolejne osoby do naszego świata. Dlatego do mnie też ją przyprowadzisz, jak tylko będzie w miarę sensownie składać zdania. Chcę ją poznać, nim podejmiemy decyzję. I ty powinieneś zrobić to samo. Poczekał na odpowiedź, cierpliwie, bez pospieszania, jednak nie usłyszał nic. Nikt. Proszę cię, żebyś spędził z nią czas i ją oprowadził. Dobrze? Liczę na ciebie. Ostatnie słowa wypowiedział z wyraźnym naciskiem, ciepłym, ale też stanowczym. Oczywiście. Tym razem odpowiedź przyszła szybko, prawie machinalnie. Oprowadzę ją i postaram się dowiedzieć, czym dokładnie jest. Mott udał wspaniałomyślnie, że nie słyszy, jak kotołek przewraca oczami, nim podjął głos. Nik. Jeżeli ta istota jest faktycznie aż tak ważna. To musimy podejść do tego z jak największą czujnością. Co znaczy, żadnych pochopnych decyzji, nawet jeżeli będzie to wymagało pozostawienia jej tu na dłużej. A jeżeli ją tu znajdą? Nie mają powodu, by tutaj szukać. Nawet nie wiedzą, na jakiej jest planecie. Przekupili strażę, ale nie zdobędą się na to, by przeszukiwać domy w stolicy. Póki co jesteśmy poza podejrzeniami i tak musi zostać. Niech nikt się nie wychyla i wszystko będzie dobrze. Kotołak westchnął, ciężko przytłoczony ciężarem argumentów. Zajmij się nią, Nick. W twoich rękach spoczywa odpowiedzialność za nas wszystkich. Ciemność prawie została przerwana, gdy kotołak przedrał się przez zasłonę do drzwi. Nie zawiodę cię, powiedział u progu, wychodząc na jasny korytarz. Zamknął drzwi za sobą, mrużąc powieki, by przywyknąć do światła. Mrugał intensywnie, rozszerzając i zwężając źrenice, dopóki nie mógł normalnie patrzeć. Wypuścił powietrze z płuc. Teraz. Gdy nie był obserwowany, oparł cały ciężar ciała na zdrowej nodze i schylił się, by potrzeć mięśnie pod bandażem. Na tym etapie roślina ściągała już otaczający ją materiał, by się opatulić. Haczykowate pnącza wbijały się w mięśnie i przyciągały je do siebie, zaklejając dziurę po naboju. Zbawienny wpływ leku nikt przypłacał uczuciem przypominającym ciągłe, niepuszczające skurcze łydki. Równie bolesne, gdy chodził, siedział i spał. Wyciągnął z tylnej kieszeni niewielkie pudełeczko i przełknął kilka tabletek które miały przytępić mu zmysły i pozwolić przetrwać kolejny dzień. Dziewczyna siedziała na swoim łóżku, kompletnie nieświadoma tego, ile uwagi skupia na sobie w tym momencie. Kto wie, może nawet gwiazdy gdzieś szeptały o zaburzeniu równowagi w ich świecie. Ubrana była w za długie spodnie, które musiała podwinąć, by się nie potykać o nogawki, i białą koszulę związaną sznurkiem w pasie. Na ziemi przed nią ze skrzyżowanymi nogami siedział Lukas, trzymając na kolanach plik kartek. Felix zajął miejsce na szafce nocnej obok łóżka, a Jasper stał w kącie przy drzwiach. No więc dlatego mamy nauczyć cię mówić zakończył swój przedługi wywód Lukas. Dziewczyna w odpowiedzi kiwnęła głową. Powiedz o imieniu! powiedz o imieniu! Nagle rozentuzjazmował się Felix podskakując na szafce. Jasper zamerdał ogonem i zastrzygł uszami. Właśnie, myśleliśmy nad imieniem dla ciebie zaczął zniżając się do poziomu istoty. Uznaliśmy, że najwyższy czas, by mówić do ciebie, no jakoś. I jej oczy zalśniły, a na twarzy pojawił się niepewny uśmiech. Wiesz, jakie będziesz nosić imię? Zapytał, zaciskając pięści przyciśnięte do klatki piersiowej. Dziewczyna intensywnie pokiwała głową, wytrącając tym wszystkich z rytmu. Wzięła wdech, jak przed intensywnym wysiłkiem i wyprostowała na łóżku. Chwilę poruszała ustami, usiłując nadać im właściwy kształt. E-s... R, Ester. Ester? zapytał Lukas, niepewny, jak powinien to akcentować. Dziewczyna przytaknęła. Spojrzeli po sobie z wyraźnym zaskoczeniem, że ich ustalenia w jednej chwili straciły jakiekolwiek znaczenie. Ester. Wypowiedziane słowo zawisło w przestrzeni. Rozpłynęło się w powietrzu i jakby nagle nabrało mocy. Sekundę wcześniej było zlepkiem liter, jednak gdy tylko rozbrzmiało, nabrało siły, by w jednym momencie zakorzenić się w umysłach obecnych. Nagle wpadające słońce rozświetliło cztery wyraźne uśmiechy. Więc Ester, powiedział Jasper, obejmując dziewczynę ramieniem. Witaj oficjalnie w naszym świecie. Jej, Ester! zawołał Felix, zaczynając klaskać. Lukas natychmiast dołączył się do aplauzu, co chwilę potem zrobił też Jasper. Ester, teraz już Ester, siedziała na swoim łóżku z niepewnym uśmiechem, lekkim speszeniem i czerwieniającymi policzkami. Nie było to wiele. Ale wraz z tym jednym słowem jej istnienie wydawało się nabierać autentyczności. Zawsze to krok do przodu! Brawo! Teraz oficjalnie możesz podawać się za człowieka! Lukas zaśmiał się. Trzeba tylko nauczyć cię mówić i będziesz jednym z nas. Jednym z nas szepnął Jasper z nad głowy dziewczyny. Jeden z nas! zawtórował Felix uderzając rytmicznie w drewno pod sobą. I gdyby nie było tego dnia tak jasno i pogodnie. A uśmiechy kompanii nie były tak niewinne i nieskalane złą myślą. Sytuacja z uroczo-lirycznej stałaby się przynajmniej niepokojąca. Lukas uśmiechnął się i podniósł planszę z obrazkami. No dobrze, Ester, to jak nazwiesz ten owoc? Drzwi otworzyły się. Chłopcy spojrzeli na przebyłego kotołaka. Dziewczyna jednak wpatrywała się intensywnie w wyciągnięty w jej stronę rysunek. Nikt nie przeszkadzał. Oparł się obojętnie o framugę, podtrzymując się na zdrowej nodze i krzyżując ręce na piersi. Ester westchnęła ciężko i bezradnie pokręciła głową. Serio? Nie wiesz co to? Lukas z zaskoczeniem spojrzał na kartkę. Nie spodziewał się, że pomarańczowa kulka z zielonymi plamami rozcięta na cztery części jak otwierający się kwiat, będzie dla jakiejkolwiek istoty obca. Czy ty chociaż sprawdziłeś, co rośnie na jej planecie? Wtrącił Nick z nutą do Ta nie. Tym razem postawiłem na mój instynkt, a mój instynkt mówił mi, że na pewno wszyscy znają kwiatowce. Halo, w nazwie ma kwiat. Twój instynkt jest równie głupi jak ty. Na twoim miejscu poszukałbym wiarygodniejszego źródła wiedzy, jak książki. Oho. Komuś wrócił humorek. Powiem ci, że nawet wyglądasz na bardziej wyspanego. Leki zaczynają działać? Lukas nie został zaszczycony nawet przelotnym spojrzeniem. Kotołak skupił się na dziewczynie, która zerwała się z łóżka i zwróciła w jego stronę. Oczy miała otwarte, na ustach błądził niepewny uśmiech. Przyglądała mu się z pewnym zaskoczeniem. Gdy go widziała po raz pierwszy i jedyny, ubrany był tak skromnie, że ciężko było stwierdzić, czy ma coś na sobie. Teraz nosił prostą, białą koszulę z rękawami podwiniętymi do łokci, zamszową kamizelkę i spodnie do łydek, z rozcięciem na wysokości kolan. Ciężko było nie ulec złudzeniu, że ten strój jest dla niego zdecydowanie zbyt elegancki. Sztywna jak kamień wystąpiła krok naprzód, zatrzymując się przed kapitanem. Ten uniósł brwi, nie okazując człowiekowi żadnej emocji. Nik — odezwała się, chociaż wciąż jej głos był niepewny, a akcent na pojedyncze litery zbyt silny. O, więc jednak mówisz, stwierdził bez specjalnego przejęcia. Pokiwała głową. Co więcej, Jasper stanął za istotą i oparł jej ręce na ramionach. Mamy już też imię. Dawaj, przedstaw się! I oczy zalśniły, chociaż mógł to być kolejny refleks światła. Wyprostowała się i uniosła głowę, by nawet mimo różnicy wzrostu spojrzeć rozmówcy w oczy. E Ester! Wydusiła z siebie z wyraźnym trudem, ale wielką dumą, gdy już jej się to udało. Ester, powtórzył Nick. Przytaknęła. Sama to wymyśliłaś? Ponowne kiwnięcie. Nie jest tragicznie. Jego głos był całkowicie obojętny, pozbawiony chociażby krztyny zainteresowania, ale twarz dziewczyny stawała się dużo bardziej radosna, nawet jeżeli nie do końca wiedziała, jak to się okazuje. W ogóle nikt, co ty tutaj robisz? Zapytał Felix. Kotołak zadrgał wąsami, a jego ogon poruszył się, nim obie części znowu znieruchomiały. Stanął prosto, oparł ręce na biodrach i dumnie wyprostowany spojrzał na dziewczynę z góry. Jako kapitan grupy mam obowiązek osobiście sprawdzić każdą osobę, która tutaj pomieszkuje. A skoro chwilowo jesteś jej częścią, mam oprowadzić cię po posiadłości. Lukas, dowiedz się, co rośnie na jej planecie i przygotuj słowa, które rozpozna. A ty, człowieczku, zmierzył istotę spokojnym, obojętnym spojrzeniem. Idziesz ze mną. Nie poczekał na jej odpowiedź, czy nawet przetworzenie informacji, odwrócił się i wyszedł. Cichy tupot ciągnący się za nim utwierdził go w przekonaniu, że dziewczyna i tak podążyła za nim. Poszedł w głąb korytarza, zatrzymując się przy następnych drzwiach. Tu jest wejście do pokoju Jaspera, to już pewnie wiesz. Drzwi naprzeciwko, wskazał na przeciwległą stronę korytarza. Należą do Harego. To nasz naukowiec, ale rzadko siedzi tutaj. Jakby na potwierdzenie swoich słów zapukał i otworzył wskazane wejście. Rzucił tylko krótkim spojrzeniem na pokój i zamknął go ponownie. Pewnie siedzi na dole. Poszedł dalej, a posłuszna istota zaraz za nim. Z jej pokoju wyszła grupa, która wcześniej tam siedziała. Pomachali jej tylko i zeszli na dół. Prostopadły korytarz miał tym razem cztery drzwi i schody prowadzące na górę. W łazience byłaś. Pokój na prawo od nich, ten obok schodów, jest Ariel. Po drugiej stronie korytarza jest mój, ale nie radzę przychodzić, jeżeli nie masz jakiejś ważnej sprawy, jasne? Pozostał spokojny, opanowany, niemalże pozbawiony emocji, kiedy wypowiadał te słowa, ale pobrzmiewała w nich niemal groźba. Spojrzał na dziewczynę z góry, poczuła jak przychodzi ją dreszcz, ale pokiwała głową. No dobra, schodami idziesz na strych. Tam mieszka tam, Lukas i Antony. Może kiedyś ci pokażą swoje pokoje. Na parterze za to. Miał już zawrócić, jednak stanął w miejscu, czując niepewne szarpnięcia za koszulę. Spojrzał w dół na człowieka, a ten wskazał na ostatnie drzwi, ukryte na samym końcu holu, zaraz za pokojemnika. Tam ci samej nie wolno wchodzić. Nigdy. Pod żadnym pozorem, o ile ktoś z grupy cię nie zaprowadzi. Nie zbliżasz się tam. Uniosła brwi, odwracając się w stronę tajemnicy. Wpatrywała się w nią z takim przejęciem, że nie ulegało wątpliwości, że właśnie dociera do niej znaczenie słowa ciekawość. A, a, ale. -Żadnego ale. Nie wchodzisz tam, nie myślisz o tym pokoju, nawet nie wolno ci na niego patrzeć. Osoba, która mieszka w nim, nie ma ochoty i czasu, żeby cię niańczyć. Pochylił się nad człowiekiem ze zmrużonymi oczami. Jego dominacja sprawiła, że istota przed nim wydawała się jeszcze bardziej drobna i nieporadna. Jasne? Wpatrywał się w nią zimno i obojętnie, powodując zesztywnienie wszystkich mięśni w drobnym ciele. Z trudem zmusiła się, by przytaknąć. Dobrze. Tak jak mówiłem, parter. Wyprostował się i powolnym, dumnym krokiem poszedł do schodów. Ester podążyła za nim, bardzo się starając, by przypadkiem nie iść szybciej niż kapitan. Wpatrzona w ziemię, była niepewna, zagubiona. Jakby wszystko, co odruchowe, było dla niej nowe i obce. Raz w zamyśleniu wystąpiła krok przednika, jednak natychmiast się cofnęła. Dotarli do schodów. Nie umknęło jej uwadze, że gdy tylko stanęli przed pierwszym schodkiem... Ogonnika ożył wyraźnie, rzucając się na boki w wyrazie irytacji. Kotołak podparł się o drewnianą, starannie wyszlifowaną poręcz, krzywiąc się i drgając wąsami, pokonując kolejne stopnie w dół. Prawie nie stawał na zabandażowanej nodze, a gdy musiał, w całości podpierał się na poręczy. Dziewczyna nie miała odwagi zaproponować swojej pomocy. Schodziła niepewnie po jednym schodku i cierpliwie czekała, aż będzie mogła pójść dalej. Carter już znała, chociaż nikt jej nie pokazał, co gdzie jest. Nikt jako pierwszy wskazał i toaletę, ukrytą pod schodami, wyjaśnił, że duże pomieszczenie jest czymś w rodzaju salonu i zaczął objaśniać znaczenie pokoju za półokrągłym przejściem, w korytarzu prowadzącym do podziemi. Pierwsze drzwi od piwnicy prowadzą do pokoju Feliksa. Wychodzi się z niego bezpośrednio na ogród. Dalej mieszka Lysander. Poznałaś go już? Spojrzał na dziewczynę. Przyglądała się uważnie wskazanym pokojom z lekko zmarszczonymi brwiami, jakby potrzebowała dokładnie je zapamiętać. Gdy skończyła, pokręciła głową. O tej porze jest w pracowni, więc będziesz mogła go poznać. Dalej, wskazał palcem na prawo od wejścia, tam mamy jadalnię. Nie zawsze będą ci przynosić jedzenie do pokoju. Ruszył w wyznaczonym kierunku, a Ester zaraz obok. Słuchała wszystkiego z większą uwagą niż było to konieczne. Korzystając z okazji, by poznać chociaż tę małą przestrzeń, w której teraz żyła, drzwi przed nią otworzyły się tak gwałtownie, że nie zdążyła zareagować. Ledwo zauważyła niebezpieczeństwo, nim rozległ się huk. Z impetem zderzyła się z przeszkodą, a siłą odbicia aż poleciała na ziemię. Siedziała tak chwilę, tumaniona uderzeniem, przecierając pulsujące czoło, spojrzała w górę. I poczuła, jakby coś w jej wnętrzu umarło. Stojący nad nią stwór był wysoki, przeraźliwie chudy i ciemny, niczym karykaturalny cień. Głowa, pokryta delikatnym czarnym meszkiem, znajdowała się na wysokości prawie dwóch metrów, a osadzone w niej trzy pary czerwonych, rozszerzonych oczu wpatrywało się w dziewczynę. Wszystko zamarło, gdy patrzyli na siebie. Zamknięta w niewidzialnej pułapce, w której nie mogła ani się poruszyć, ani oddychać, Ester po raz pierwszy poczuła aż tak świadome uczucie strachu duszące i paraliżujące każdą komórkę jej ciała. Sześć rąk z wątłego korpusu uniosło się i niemal wystrzeliło w stronę przerażonego człowieka. Dom przeszył przeraźliwy, wysoki pisk. Rozniósł się echem wśród wszystkich korytarzy i pokoi. Zadrżały szyby w oknach, spłoszyły się ptaki, stawiając cały dom na baczność. Czytał Wojciech Cieślawski Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.